I witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, dzisiaj mam dla Was dosyć fajny news, ponieważ można coś dostać za darmo. Oczywiście, niby pozornie za darmo, ale dobrze jest zrobić tego typu news jak najwcześniej. Pamiętacie pewnie, że kiedyś do procesorów Intela, zresztą chyba nie tylko procesorów, był dołączany sławny, słynny kod na jak Tigera i Premium i tak dalej, różne tego typu sprawy. I niestety trochę za późno, ponieważ zrobiłem materiał o tym, ponieważ wielu z was kupowało, ale na przykład w sklepie nie dostało żadnego kodu ani niczego takiego, prawda? Więc teraz chcę Was powiadomić o kolejnej rzeczy. Dzisiaj rano dostałem mail od jednego z was, który przysłał mi w prezencie, czy też przekazał na potrzeby jakiegoś konkursu kody do World of Warships. Które daje Asus? I teraz tak, jeżeli ktoś z Was będzie kupował, czy też już kupił w najbliższym czasie produkty Asusa, to bardzo dobrze, żeby się tym tematem zainteresował. Jeżeli komuś z Was kod jest niepotrzebny, to możecie przysłać go mi albo jakiemuś innemu YouTuberowi, którego lubicie i który zorganizuje jakiś tam konkursik czy coś takiego. No bo nagroda jest naprawdę fajna. Przede wszystkim to są kody zaproszeniowe, czyli Wargaming już zdecydowało, że chyba odejdzie od tych kodów dla stałych kont i będzie to kod zaproszeniowy, ale nadal jest to kod bardzo cenny, słuchajcie. Dla osoby, która po prostu jeszcze nie grała, albo taka, która tam założyła kiedyś sobie konto i dopiero to jest w powijakach. Już Wam mówię o co chodzi. Otóż pierwszy kod jest właśnie do tych rzeczy, czyli płyty główne plus karty graficzne i z tego co widzę, to jest tutaj krążownik Diana, czyli ten z obrazka, plus 15 dni premium. No, 15 dni premium to już całkiem nieźle można sobie na tym pograć, ale to nie koniec. Następna rzecz jest za kartę dźwiękową oraz monitor. Jeżeli ktoś kupi coś takiego, to dostaje niszczyciel Tachibana i jeszcze 15 dni premium. I teraz mamy następną rzecz i tą rzecz przysłał mi właśnie kolega, czyli musiał kupić prawdopodobnie albo desktop taki, albo laptopa. I to jest już naprawdę fajny kod, bo to jest kod zaproszeniowy i dostajemy ten właśnie krążownik, to jest klasa Omaha Marble Hit. On się nazywa Dodatkowo zostaje się 100 dublonów, i jeszcze dodatkowo dostaje się 30 dni premium. Czyli to jest naprawdę niezły kod, i od razu Wam powiem jedną rzecz. Nawet jeżeli ktoś chciałby założyć sobie konto World of Tanks, na przykład, to może poprzez ten kod do World of Warships uzyskać te 30 dni premium, bo pamiętajmy, że premka jest wspólna dla kont World of Tanks i World of Warships. Dodatkowo ten krążownik jest naprawdę niezły. To jest klasa Omaha, to są bardzo przyjemne okręty. Jedziemy dalej, co tutaj jeszcze mamy. Tu jeszcze jest desktop jakiś tam inny. Mamy 500 dublonów, również ten krążownik i 15 dni premium. Oraz jeżeli ktoś kupi słuchawki, to dostaje kod na Tachibane. I Jeżeli ktoś kupi myszkę, klawiaturę i tak dalej, to dostaje kod za 5 przepraszam 7 dni premium. Wszystko tutaj jest idealnie opisane. Robię ten materiał nie po to, żebyście kurczę specjalnie kupowali coś Asusa. Bo to była głupota. Natomiast jeżeli jesteście zdecydowani na sprzęt, to po prostu zainteresujcie się tym tematem. Skąd te kody można wziąć, gdzie je się wpisuje, i tak dalej, i tak dalej, wszystko w internecie znajdziecie. Zawsze, jeżeli chcecie zacząć przygodę w World of Warships na przykład, to dobrze by było zacząć właśnie z takiego pułapu, czyli mieć na przykład. Pół miesiąca premki od razu, jakiś, yy, jakiś goldzik, może yy, jakiś okręt premium i tak dalej. Dobra, to tyle. Chciałem Wam dać tylko sygnał, a co z tym zrobicie, to już jest Wasza sprawa. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.